Witam wszystkich. Jeżeli nie ma żadnych świadectw, czyli czas na słowo wstępne. Gdyby to słowo wstępne było zaraz po przywitaniu, w zasadzie chciałbym powiedzieć tylko amen i zaprosić nas do uwielbiania Boga. Ale tak Bóg uczynił, że dwa razy to samo chyba chcę powiedzieć. Trochę zdziwiony jestem, pomyślałem, że tak wyjątkowo tutaj stanę, coś powiem, a tu okazuje się, że Pan Bóg po swojemu wszystko. O czym chcę mówić? Na początek werset, a będzie ich kilka, myślę, że długo nam to nie zajmie, ale myślę, że dobrze jest wracać w każdym rozważaniu do Bożego Słowa, żebyśmy się gdzieś tam nie porozjeżdżali z tymi naszymi przemyśleniami. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I to taki początek. A o co chodzi, o czym chcę opowiedzieć? Stajemy dzisiaj jako Kościół Jezusa Chrystusa w tym miejscu zebrani przed Jego obliczem. No i coś się dzieje. Dzieją się różne rzeczy po kolei. Jest jakiś tam, przyzwyczajeni jesteśmy do jakiegoś harmonogramu, są jakieś punkty. Można powiedzieć, że w jakiś sposób wiemy, co będzie. Mamy punkt pierwszy, powitanie. Jest dywanik, słowo wstępne, potem śpiewanie pieśni, wieczerza, kazanie, ogłoszenia, no i kawa, herbata. Mamy wszystko poukładane. Wiemy, co będzie, znamy przyszłość. Tylko czy naprawdę wiemy, co tutaj będzie się działo? Oczywiście można przemieszać te punkty, żeby nie było tak samo, ale czy to ma jakieś znaczenie? Czy to ma jakieś znaczenie? Jakie ma znaczenie, czy będzie wieczerza przed kazaniem, czy wieczerza będzie po kazaniu? Czy to ma jakieś znaczenie? O co chodzi z tym wszystkim? Mamy jakieś tam wyczucie, że coś powinno być takie, a nie inne. Wiecie, to jest taka, te nasze czucia, one mają taką dziwną właściwość, bardzo łatwo manipulują nami. Poddajemy się naszym czuciom, czujemy to, czy czujemy tamto, robimy to, bo czujemy tak, albo nie czujemy, tego nie robimy. Tylko mały problem jest taki. Pana Boga nie obchodzi, co my tam czujemy, czy nie czujemy czegoś, bo nie interesuje go to nasze czucie. Nie po to nas tu zbiera, byśmy mieli czucia jakieś. Ja nie mówię o sytuacji, kiedy przychodzimy z cierpieniem, bólem i chorobą, kiedy przechodzimy trudną sytuację. No nie o takich czuciach mówię. Na taką sytuację Bóg mówi w ten sposób w Izajaszu, 53 rozdział, 4 werset. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Ja nie mówię o takiej sytuacji. Myślę, że trochę rozumiemy, co to jest to czucie. Można nawet pokusić się o nazwę. Ona tak funkcjonuje, może nie do końca jest zdefiniowana, ale te nasze czucia można tak podciągnąć po tak zwane uczucia religijne. Jest coś takiego. Powinniśmy się zastanowić, czy gdzieś z jakimiś uczuciami nie przyszliśmy tutaj. Mamy uczucia, że jesteśmy dzisiaj jacyś tacy nie tacy, albo bardzo tacy jesteśmy, albo się nam bardzo chce, albo jesteśmy zaspani i mamy różne uczucia takie na temat tego, co tutaj się dzieje. Albo wiemy i jesteśmy tacy lekko, no ciekawe, co będzie, może mnie coś poruszy. Te nasze czucia.
Ale zapomnijmy na chwilę o tym, zapomnijmy też o punktach nabożeństwa. To w ogóle nieistotne, czy to powitanie będzie na końcu, czy na początku. Dla Boga to tak naprawdę nie ma znaczenia. Jak my sobie to poukładamy i czy to będzie według naszych uczuć dobrze, czy niedobrze. W Dziejach Apostolskich jest ciekawe kilka wersetów, których w drugim rozdziale od 36. Momencik, dobrze to. No tak. Tak. Od 36 wersetu coś powiemy, co nam troszeczkę rozjaśni. Niechże tedy więc z pewnością cały dom Izraela wie, cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I właśnie jak się rozejrzymy dookoła, popatrzymy na siebie, właśnie Bóg nas powołał. W to miejsce, do kościoła, to jesteśmy właśnie my. Nic tu nie pisze o czuciach żadnych. Czy takie mieli czucia. Bóg powiedział, że nas powołał. I wracając do tego pierwszego wersetu z Rzymian, jeszcze raz go przeczytam, bo to jest ważne w tym momencie. Rzymian 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. No i tutaj mamy taki trochę problem z tym składaniem ofiar, bo nie wiem, jak to rozumiemy, czy powinniśmy teraz zrobić losowanie, wybrać kogoś, kto poleci do kuchni po taki dobry nóż, wylosujemy kogoś na kazalnicy, go tu zaszlachtujemy. Myślę, że nie o taką ofiarę chodzi. No to o jaką ofiarę chodzi? Mamy ciało złożyć w ofierze. O czym tu mówi Paweł? On tak paradoksalnie miał doświadczenie ze składaniem ludzi w ofierze, bo czynił to po prostu, zabijał ludzi. Bóg go dosłownie zawrócił z drogi zabójstwa. Dosłownie to przebiegło w jego przypadku. Ale jak działa składanie ofiary? Składanie ofiary wygląda w ten sposób, że przychodzimy z czymś cennym, oddajemy to na ofiarę, zostawiamy i ta cenna rzecz już nie jest nasza. Ktoś tą cenną rzecz od nas przyjmuje. Na tym polega składanie ofiary. My przychodzimy tutaj z naszymi ciałami, bardzo cennymi, wymydlonymi, wypachniętymi, wyubieranymi, wymalowanymi. Dbamy o siebie, tam zdrowo się odżywiamy, albo i nie, różnie to jest, ale w każdym razie no staramy się, żeby nam ten nasz namiot służył. I tak, czy chcemy, czy nie chcemy, raczej dbamy, niż nie dbamy. I z tym przychodzimy. I co się dzieje? Przynosimy to ciało do zgromadzenia. Jeżeli jesteśmy posłuszni temu słowu, to oddajemy je i zostawiamy. To już nie jest nasze ciało. Duch Święty i Bóg, którym oddajemy, ma prawo zabrać i uczynić dla siebie ofiarę miłą. Zabrać i to już nie jest nasze. I tu myślę, jest poważny błąd w myśleniu, jaki mamy, bo my ciągle opieramy się na naszych czuciach. Czujemy, że możemy się pomodlić, albo czujemy, że nie możemy. Tylko, że jeżeli jesteśmy posłuszni temu słowu, to te czucia nie mają żadnego znaczenia. Bo przywlekliśmy te nasze zwłoki tutaj po to, żeby złożyć je na ofiarę. Po to, żeby to ciało wypełniło służbę. Tu pisze w Bożym Słowie, duchowa służba wasza ma służyć. Mamy w zborze żołnierza.
Grzesia. On nie działa na zasadzie czucia, że dzisiaj czuje, że powinien gdzieś tam pojechać na poligon, a dzisiaj nie czuje. Dostał rozkaz, jedzie. Ma poruczenia od swoich przełożonych, czyni to albo tamto. To jest służba. Nie możemy sobie dla służby raz przywoływać takiego sposobu działania, a jeżeli chodzi o to, że w Bożym Słowie pisze służba, to opieramy się na czuciach. Czujemy dzisiaj, że się pomodlimy, albo nie, bo nie mamy akurat takiego czucia dzisiaj. Nie ma żadnego znaczenia, Boga to w ogóle nie obchodzi. Nie jest zainteresowany naszymi czuciami, za wyjątkiem tego, co mówiłem o cierpieniu i chorobie, które to Jezus poniósł na krzyż. Duchowa służba nasza. A cóż to takiego? Przeczytam w Objawieniu, w rozdziale 5. Co my takiego z tą służbą? 5, 8 werset. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Drodzy bracia i siostry, modlitwy świętych. To jest ta nasza służba tutaj w zgromadzeniu. Jeżeli ktoś uważa, że będzie milczał, może. Ja tylko przeczytam parę wersetów na temat tego, jaki użytek z milczenia jest. Mamy w liście Jakuba. Świętego Jakuba, 3, 8 werset. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. W liście Piotra. To jest pierwszy list Piotra 3:10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. I na końcu list do Filipian 2:11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Teraz mamy 3 wersety na temat języka. One pokazują spektrum działania języka i tak obrazowo przedstawiają, czym tak naprawdę w życiu jest ten język. Jeżeli tutaj milczymy przed Bogiem w zgromadzeniu, to bardzo możliwe, że jedyne, co ten język robi, to jest krnąbrny. Ja to może przeczytam jeszcze raz z listu Jakuba 3:8, tak to było? Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Może się okazać, że tylko to dzieje się z naszym językiem, bo w zgromadzeniu milczymy, bo przed Bogiem milczymy. Złóżmy ofiarę miłą Panu, wonnością modlitw tych, które Bóg opisuje w objawieniu. Jeżeli Bóg uznałby, że nie potrzebujemy języka, to by tam go obciął. Jeżeli nie potrzebujemy uszu, aby słuchać modlitw braci i sióstr, to też by obciął te nasze uszy. Czy Jezus, jak chodził po ziemi, obcinał ludziom uszy i język, żeby nie mówili, nie słyszeli? Zdarzyła się sytuacja taka, kiedy obcięto w jego obecności ucho sługi arcykapłana i on uzdrowił to ucho. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. I tak na koniec, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale chciałbym zachęcić świętych do duchowej służby. Nie wiem, czy to jest właściwe w tym miejscu, żeby w ten sposób mówić, ale jeżeli potrzeba, to niech tak będzie. Czy czujemy, czy nie czujemy, czy tak, czy inaczej patrzymy na pewne rzeczy. Jeżeli chcemy złożyć Bogu ofiarę miłą, przyszliśmy tu z naszymi ciałami, to tak właśnie to powinno zadziałać. Tak Boże Słowo, jak czytaliśmy, to opisuje, że ofiara to jest przekazanie siebie samego
bez jakichś tam czuć czy uczuć religijnych. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie, mamy punkt czwarty, czyli pieśni, żebyśmy tak właśnie podeszli do tego, a przynajmniej przemyśleli, tylko nie za długo, bo ja nie wiem, co będzie jutro. Nie czekajmy z tym do jutra, bo ja nie wiem, co będzie jutro, czy będziemy mogli jeszcze do tego wrócić. Ale dzisiaj jest czas, kiedy dał nam Pan, aby się Kościół zbierał, aby uwielbiał, aby prowadził duchową służbę, aby swoje ciała składał jako miłą ofiarę, aby te modlitwy nasze znalazły się tam w tym objawieniu, w tych kielichach. Te nasze właśnie. Amen. Na mocnej skale postawiłeś, a w usta me włożyłeś nową pieśń. Jak mam nie wielbić, Panie, Ciebie, gdy do grzesznika wyciągnąłeś swoje ręce, jak nie chwalić Cię? Jak mam nie kochać, Panie, Ciebie, Twoja miłość obudziła moje serce, Tobie śpiewać chcę. Bóg miłuje sprawiedliwość, ziemia jest pełna łaski Jego, a niebo uczynił słowem swym. Aby zbawić to, co zginęło, ratuje tych, którzy się go boją. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Bóg. Jak mam nie wielbić, Panie, Ciebie, gdy do grzesznika wyciągnąłeś swoje ręce, jak nie chwalić Cię? Jak mam nie kochać, Panie, Ciebie, gdy Twoja miłość obudziła moje serce, Tobie śpiewać chcę. Jak mam nie wielbić, Panie, Ciebie, jak nie chwalić Cię? Jak mam nie kochać, Panie, Ciebie, Tobie śpiewać chcę. Twoja miłość obudziła moje serce.